Z pewnością polityka Narodowego Banku Szwajcarii wyprzedziła tak naprawdę decyzję Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ te decyzje Europejskiego Banku Centralnego były wcześniej zapowiadane i od roku dyskutowane. I myślę, że Bank Centralny Szwajcarii nie miał wyboru, dlatego że bardziej ekspansywna polityka Unii Walutowej Europejskiego Banku Centralnego mogłaby powodować jeszcze większe zaburzenia, więc oni wyprzedzająco zerwali ten parytetowy związek między frankiem a euro. Teraz być może bardziej rozumiemy, dlaczego taka decyzja została podjęta właśnie w tym czasie. Natomiast jaki skutek tych obu polityk będzie miał, jaki skutek pojawi się w przypadku gospodarki polskiej? No wydaje mi się, że po pierwsze już się pojawił, bo widać wyraźnie, że złoty umacnia się do euro, a również i do franka szwajcarskiego. Widać wyraźnie, że już spadły stopy procentowe w euro i we frankach szwajcarskich, ale również polskie papiery, okazuje się, że ich stopa zwrotu obniżyła się, czyli również pośrednio koszty finansowania polskiego budżetu mają szansę się obniżyć. Jeżeli chodzi o umocnienie złotego, to ono nie jest na tyle duże, żeby jeszcze w jakiejś mierze przeszkadzało wzrostowi polskiego eksportu, ale być może aprecjacja złotego w stosunku do franka szwajcarskiego trochę tu ostudzi emocje wokół tego wydarzenia, które jest tak intensywnie ostatnio dyskutowane. Jest też pewien problem globalnej natury. Otóż lepsza koniunktura w Stanach Zjednoczonych i wyższe stopy w Stanach Zjednoczonych powodują, że z rynków tak zwanych emerging market w zeszłym roku odpłynęło 250 miliardów dolarów. To nie jest dobra informacja globalnie, bo to oznacza, że prawdopodobnie i kapitał krótkoterminowy, ale i kapitał długoterminowy nie będzie w takim stopniu napływał kiedyś do krajów emerging market, tak? Czyli na tym, z tego punktu widzenia może też trochę ucierpieć Polska w sensie napływu nowego kapitału.